Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta z pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi. Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Te słowa wypełniły się w życiu Maryi, ale te słowa również, kochani, możemy odnieść do każdego z nas. Dusza człowieka może powiedzieć i przyjąć to słowo: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła Bogu, uwierzyła Bożemu miłosierdziu, że spełnia się to, co mówi Pan, co Bóg zamierza wobec ciebie. I Maryja uwielbia Boga. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Moi drodzy, dzisiaj Słowo Boże kieruje nasze myśli, nasze serca do Najświętszej Maryi Panny. Nigdy za mało uwielbiać Boga i nigdy za mało uwielbiać Maryję, ponieważ kiedy uwielbiamy Maryję, oddajemy jej cześć, poznajemy tajemnicę niepokalanego serca Maryi, poznajemy, rozważamy tajemnice, które Bóg, tajemnice łask, które Bóg udzielił Maryi. Wtedy uwielbiamy Boga. Czcząc Maryję, czcimy Boga, ponieważ to jest dzieło Boga. To Bóg stworzył Najświętszą Maryję Pannę. To Bóg ją stworzył jako wspaniały klejnot w swoim królestwie. Wyniesiona ponad ludzi, ponad wszystkich aniołów. Tak wielka jest jej miłość, doskonałość, pokora, czystość, cierpliwość. Maryja pełna łaski. Maryja ta obleczona w słońce. Maryja dana ludziom, daną ludzkości i Tobie i mnie jako dar Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. To właśnie Boże miłosierdzie dzisiaj najbardziej wypełnia się w Najświętszej Maryi Panny. Byłem w wielu miejscach, w wielu sanktuariach Najświętszej Maryi Panny i tam zawsze otrzymuję łaski. Zawsze Maryja przez jej serce mogę dotknąć tajemnicy Bożej miłości. Mogę spotkać się z Bogiem właśnie przez Maryję, przez jej macierzyńską miłość. Ona jak matka cicho, delikatnie pochyla się, przytula do serca swojego. Taka jest matka,
I kochani, kiedy przytula do serca, człowiek czuje się uzdrowiony, umocniony, ukochany. Już jest życie inne. Już te problemy, albo można powiedzieć inaczej, zły duch, bo za problemem zawsze jakiś zły duch stoi. I już te problemy odchodzą, zły duch odchodzi, bo on nie znosi Maryi. Duch nieczysty, duch ciemny nie znosi Maryi. To jest ona ta, to jest jej potomstwo, która depcze głowę węża, depcze złego ducha. Zły duch nie znosi Maryi i zawsze musi odejść. Ona jest potężna, ona jest silna. Jeżeli masz problem, masz trudności, przytul się do Maryi, przytul się do jej serca. Ona zawsze pokona problem, zawsze pokona złego ducha. Zły duch nie ma szans w starciu z Najświętszą Maryją Panną. Taka jest Maryja, potężna władca. Maryjo, Ty jesteś jedyna od Boga, jaśniejąca jesteś najświętszym blaskiem, pełna blasku i światła. Matko Boga, Najświętsza ze świętych, godny podziwu klejnocie. Chlubo, ziemi, niebo, najdroższa małżonko Ducha Świętego, jesteś matką biednych i uciśnionych, zniewolonych. Jesteś najdroższą ze wszystkich niewiast. Maryjo, jesteś najwspanialszym arcydziełem Boga, podziwianym przez Niego. Jesteś postrachem szatana. Matko świętej miłości, to w Twoim dziewiczym łonie wytrysła miłość świata Jezus Chrystus. Matko, chcę sławić Twoją chwałę. Czuję w moim sercu Twoją czułość dla mnie, dla nas biednych, małych stworzeń, niewiedzących, co może zawierać godne podziwu serce Matki takiej jak Ty. Maryjo, i Ty jesteś moją matką, moją mamą. Ty, Maryjo, Jezu Chryste, Ty jesteś Synem kochającym i poddanym swojej Matce. Czego Syn może odmówić swojej Matce? Jezu, Ty jesteś wszystkim, ale we wszystkim nasz ważniejsze jest Twoje serce. Maryja jest Twoim szczególnym upodobaniem. Im więcej, kochani, będziemy kochać Maryję, im większa będzie cześć dla Maryi, tym bardziej będziemy kochać Jezusa, tym większą oddamy chwałę Bogu i tym więcej Bóg nas obdarzy łaskami. Matka i Syn są czule złączeni po to, aby nas kochać i mieć nas w opiece. I nigdy nie można rozłączać Matki i Syna, Maryi i Jezusa. Królowa Matka biednych, zapamiętajmy, moc i macierzyństwo to jest Maryja, dobroć, czułość. Jezus nas odkupił swoją krwią przelaną za nasze grzechy, ale również Maryja dała nam Jezusa, dała nam swoją krew w Jezusie Chrystusie, dała nam swoje cierpienie pod krzyżem. Maryja jest poczęta bez grzechu, pozostała czysta i dziewicza, niepokalana. Patrzmy na Maryję jako na władczynię, na najpotężniejszą i na matkę wszystkich matek na świecie. Poczęta bez grzechu jest niepokalana, jest niepokalanym poczęciem, dziewicza w swoim boskim macierzyństwie. Gdy do niej się modlisz, zwracasz się do Boga. Nie zapominaj również, że ona umie usunąć się w cień, ustąpić miejsca swemu Synowi, gdy zachodzi konieczność. Nie byłoby Jezusa na świecie, gdyby nie było Maryi, jej tak. Jezus, jej Syn, jest ofiarą Boga miłości dla świata okrutnego i nieszczęśliwego z powodu grzechu. Kochani, wiele by można tu mówić, oddawać chwałę i cześć Maryi i potęgę sławić, a w tym potęgę Boga.
Ale to nie tylko się dzieje w przestrzeni duchowej, takiej wewnętrznej, w sercu, to przede wszystkim, ale i w tym świecie zewnętrznym, materialnym, Maryja ma wielką potęgę, wielką moc. Tu można by wiele mówić, chociażby wspomnę cud nad Wisłą, 1920 rok. Wojska bolszewickie były tak potężne. Oczywiście inteligencja dana też przez Boga, pewien pomysł, jak zaskoczyć bolszewików w sensie militarnym, ale są świadectwa, że tu nad Wisłą Maryja pokazała się na niebie. Bolszewicy ją widzieli na niebie, krzyczeli Matka Boha, Matka Boha. Rzucali broń i uciekali, przerażeni, przestraszeni, a Maryja potężna była na niebie. Maryja pokazała się też w Fatimie 13 października z dzieciątkiem Jezus. Błogosławiła świat, bo widziała, co czeka cały świat. Zwycięstwo Maryi to też, możemy powiedzieć, na Filipinach, junta wojskowa cały kraj zniewoliła. Ludzie wyszli z różańcami na ulicę i zaczęli wkładać kwiaty w lufy karabinów i czołgów. I żołnierze wyszli, przytulili swoje siostry, swoje matki. I junta wojskowa się skończyła przez różaniec, przez niepokalaną, przez Maryję. Jan Paweł II mówił, totus tus, cały twój Maryjo. Chociaż chciał zabić ktoś Jana Pawła II, ale Maryja otoczyła go swoją opieką. Jan Paweł II pojechał do Fatimy, podziękował za jej opiekę. Potęga Maryi jest wielka. Trwajmy przy niej, bądźmy z Maryją, przytulajmy się do jej serca, byśmy byli napełnieni łaskami, które Bóg daje nam przez niepokalane serce Maryi. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata królową, Tyś gwiazdą na niebie. Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryjo, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był.